właśnie przybyliśmy na festiwal książki artystycznej dla dzieci, który odbywa się w galerii Arsenał w Białymstoku. W tym roku po raz pierwszy w budynku starej elektrowni. W końcu dotarliśmy. Co prawda festiwal już powoli zmierza ku końcowi. Jednak może to jest zaletą, ponieważ będziemy mogli przyjrzeć się książkom, jest mniej ludzi, co prawda też mniej książek, ale z pewnością coś interesującego znajdziemy. No to idziemy! Hej ho! Jest to książka ze spotu reklamowego, który reklamował Festiwal Książki Artystycznej, a hasło tego festiwalu to jest Książka Wielka Rzecz. I maje kupujemy. Po prostu kolejna książka do kolekcji. Ta jest dosyć specyficzna, bo są wakacje, więc to jest jakieś rewolucje i zagadki dodatkowo dla dzieci. Dzień dobry, jestem wydawcą i autorem jednocześnie tej pięknej książki Wstydliwa historia Majtek, w której opisuję dzieje bielizny od czasów najdawniejszych do współczesnych majtasów. Książkę ilustrowała pięknie Marianna Sztyma. Tutaj między innymi pokażę Państwu drzewo majtadałowe od figi do figi, można powiedzieć w skrócie, od Adama i Ewy, którzy przykrywali swoje części intymne figowym listkiem, aż do majtek współczesnych, które są nazywane figami. W książce przedstawiamy różne postacie historyczne, które odegrały ważną rolę, możesz wziąć, popatrzeć, które odegrały ważną rolę w tej historii. Są tutaj królowie, którzy nosili bardzo wykwintną bieliznę, tak zwane saczki na swoich przyrodzeniach. Im większy saczek, tym większy mężczyzna. Także niekiedy one były monstrualnych rozmiarów. Książka jest taka intertekstualna, bo pisze w tej książce o wszystkim, co się z majtkami kojarzy. Czyli o nudystach, którzy majtek nie nosili. O bikiniarzach, którzy też niewiele mieli wspólnego z bikini. Książkę kończymy na majtkach kosmonautów. Jak, z czego są zrobione majtki kosmonautów i żeby mogli oni tak długo w tym kosmosie być. Także jest to zajmująca książka nie tylko dla dzieci, ale również dla dorosłych. Taka wspólna lektura do czytania rodzinnego. Zachęcam do czytania tej książki, ponieważ jest taką historią kultury osobistej. Kultury osobistej. Jak się człowiek rozwijał i jaki miał stosunek do swojego wyglądu. Czy pani kradnie książki dzieciom? Nie kradnę książki dzieciom, natomiast kradnę pomysły dzieciom. Bo jakieś takie niebieskawe. Niebieskawe? No to niedźwiedź też będzie miał niebieskawe chyba, co? Byście mogli na siebie oboje patrzeć, obaj, bo to pan miś. Magdo, Aniu. Mam takie pytanie, dlaczego Galeria Sztuki Współczesnej zajęła się takim tematem? Dlaczego książki dla dzieci? Myśmy startowali z książkami dla dzieci jakieś może 8 lat temu, dokładnie nie pamiętam, kiedy była ta pierwsza edycja. I wtedy to rzeczywiście była taka nowa rzecz i ta impreza, w sensie, że rzeczywiście to wtedy było bardzo potrzebne, żebyśmy te książki grupowali w jednym miejscu. Tych wydawnictw oczywiście było dużo mniej i to rzeczywiście one dopiero startowały i to były to po prostu takie totalnie nowaliki na rynku książkowym, te piękne artystyczne książki dla dzieci, takie, których nie można znaleźć w Empiku, tylko one rzeczywiście wydają je małe
małe, rodzinne wydawnictwo, one są takie dopieszczone i tekst, i ilustracja jest, po prostu do siebie pasuje, wzajemnie się uzupełnia. A czemu się zajmujemy książkami artystycznymi? No bo my w zasadzie zajmujemy się wszystkim, co robią artyści. No i w tym naszym założeniu to artyści też robią te książki artystyczne. Bardzo często są to te same osoby, tak? Które piszą, ilustrują i wydają. Tak bywa, tak, tak bywa. W tych małych wydawnictwach rzeczywiście często jest tak, że na przykład dobrym przykładem są Zakamarki, gdzie właścicielka tłumaczy po prostu książki ze szwedzkiego, tak, na polski. Te wydawnictwa mniej więcej dekadę temu zaczęły startować i powoli wtedy ten rynek raczkował. Oni, w ogóle te małe wydawnictwa typu Hokus Pokus, Muchomor, Dwie Siostry, one wszystkie były na tym samym poziomie wielkościowym. Pamiętam dokładnie jedną platformę dystrybucyjną, jeden pan przyjeżdżał z tymi wszystkimi książkami i je sprzedawał. Więc myślę, że ten rynek w jakiś sposób się ustabilizował, w sensie to jest już myślę, że około nawet 50 wydawnictw takich, natomiast wciąż powstają nowe, z roku na rok coś tam się dzieje, no bo robimy dosyć dokładny research, co się wydaje nowego. Ale też wiem, że te wydawnictwa z rozmów z wydawnictwami wciąż się borykają z takimi życiowymi problemami, czyli no, mają problem ze sprzedażą swoich książek. Dobra, jeszcze mam jedno pytanie. Czy kradniesz książki swoim dzieciom? Ja nie kradnę, ja kupuję po prostu dla siebie książki dla dzieci. Moje dzieci incydentalnie te książki czytają również. Znaczy pozwalam im czytać te książki dla siebie. Nie no, żartuję oczywiście, ale ja tą półkę książek dziecięcych zaczęłam kompletować na długo przed tym, pojawiły się dzieci, więc już one wchodziły w świat z taką swoją własną, dosyć bogatą biblioteczką. O czym może być taka książka pod takim tytułem? Kiedy będę duża? Dziewczyny teraz mi powiedzą. O czym może być taka książka? Trochę będzie o przyszłości. Tak. Ten pan co tutaj ma w ręku? On, słuchajcie, on jest... ma tutaj zwierzęta! Co? 8 zwierząt! On jest wyprowadzaczem różnych zwierząt, słuchajcie! To jego ulubiony zawód! Tak, dokładnie! Mam jedno marzenie z pracą. Jakie? Posłucham. Kierowca autobus. No i słuchajcie, i właśnie to będziemy dzisiaj robić. Dzisiaj każdy z nas stworzy bardzo trudne słowo. Autoportret. Właśnie się zastanawiam, czy to jest jedna książka, czy dwie książki. Bo mamy książkę Kiedy będę duży i Kiedy będę duża. Absolutnie jedna książka, która po prostu idealnie trafia w świat zarówno chłopców, jak i dziewczynek, bo dziecięce marzenia, jak i dorosłych zresztą, mogą być takie same. Aczkolwiek zawsze milej i cieplej trafić do serca konkretnie stąd ten podział, ale w treści obie książki są identyczne. Skorzystałam po prostu z bogactwa naszego języka i wykorzystałam gramatykę języka polskiego, bo książka ukazała się również po francusku i po hiszpańsku i tam tego problemu albo właśnie możliwości nie ma. Jestem też ciekawa, jak ci się pracowało, czy lepiej ci się pracuje samej, bo zawsze z kimś tworzyłaś. To jest moja druga autorska książka. Jeszcze jedną książkę wydałam, która jest zarówno tekst, jak i ilustracje są mojego autorstwa. Czarny na białym i jeszcze jedną książkę, moją pierwszą stworzyłam z moją przyjaciółką, także to też zupełnie inny rodzaj współpracy, bo na równi pracowałyśmy, wymyślałyśmy razem historię i potem ona usiadła do pisania i do rysowania. To są zupełnie różne światy. Kiedy pracuję sama, jestem spawaczem, kowalem, architektem i to ma swoje blaski, ale ma też swoje cienie. Natomiast jeżeli chodzi o pracę nad gotowym tekstem, to faktycznie ja się czuję trochę bezpieczniej, bo mam jakieś ramy, w których mogę się poruszać. To
było najpierw? Rysunki czy teksty? To jest też ciekawe. Równolegle. Akurat w tej książce teksty i rysunki szły równolegle, bo czasami przychodził mi do głowy pomysł wizualny i potem do niego dopisywałam zdanie, a czasami odwrotnie. Czy ty kradniesz książki dzieciom? Nie, staram się nie, ale... Ale ciężko jest, co? Ale ciężko jest i faktycznie jak odwiedzam domy, gdzie zamieszkują mali czytelnicy, to zawsze nie mogę po prostu się pozbyć tej wielkiej przyjemności, żeby pomyszkować po bibliotece. Najpiękniejsze, co możemy odkryć, jest tajemniczość. Albert Einstein. To fajny pomysł. O. Wow! Można grać. Co kupiliśmy? Kupiliśmy pop-upy wznowione po ponad 30 latach. Ja się imiał Gosia. Tak się prezentuje. O, moja fajna taka książka, co stoją obrazki, mi się podoba. Muminki. Zawsze dobre, na każdą okazję. A to chciałeś? Tak, to jest wojna. Książka Marii Dek, z którą miałam okazję dzisiaj porozmawiać i w której warsztatach uczestniczyliśmy. Z pięknie wymalowaną dedykacją dla moich synków, dla Edgara i Roberta. Wymalowaną, siedziała obok nas i malowała farbkami. Wstydliwa historia majtek. Poznaliśmy panią, która jest jednocześnie wydawcą i autorką tej książki. Także ze specjalną dedykacją Wstydliwa historia majtek. Bardziej chyba, nie wiem, dla dorosłych niż dla dzieci. Być może trochę dla dzieci, trochę dla dorosłych, dla wszystkich. Lasse i Maja, dziecięcy detektywi. Seria, która nam się powiększa. To jest najdroższa z tej serii książka, dlatego że dodatkowo pojawiają się tutaj jakieś rebusy i zagadki dla dzieci. Jeszcze tak szybciutko powiem, co się dzisiaj wydarzyło. Byliśmy tak w przestrzeni kreatywnej, tworzyliśmy wspólnie dzieło sztuki. Na początku się zastanawiałam, tak, bo coś czytałam, że gwoździe będą i dzieci będą coś robić z tymi gwoździami i dzieci gwoździe razem? Nie! Ale jak się okazało, gwoździe już były przybite, więc tam wstążki, gumki montowaliśmy i z tego powstało coś ciekawego. Trochę labirynt, trochę dzieło sztuki. Jeszcze dodatkową funkcję znaleźliśmy, Edgar zauważył, że to może być instrument, tak możemy ze struny pociągać te wszystkie gumki. Nawiązałam kilka interesujących nowych znajomości, kontaktów. Braliśmy udział w warsztatach z Marią Dek, oczywiście to jest Edgara autoportret. Ja jeszcze tam słuchałam książki, co była na ekranie czytana. Nikt nie czytał, tylko ekran. Tak, był audiobook w zaaranżowanym pomieszczeniu, gdzie był dym, światła i czytała Anna Dymna, bodajże tytuł Czochralski. To tyle, bardzo dobrze spędzony dzień, bardzo miło spędzony dzień. Idę spać. Nie. Tak. Nie. Czemu? Bo nie chcę. To obudzisz mnie. A! Nie teraz. Na szczęście wyrosłeś i pozwalasz mi już spać. Całe nie. Szczęście. Nie pozwalam. Ale w nocy pozwalasz. Tak? W nocy pozwalam. No. A to jest...